Moi drodzy, kolejny odcinek i kolejne porwanie. Znowu mnie porwał skurczybyk jeden. Ten Jacob to jest naprawdę psychopata. I to konkretny. No, trochę ludzi mu tam wybiłem, tartak odbiłem, się mści teraz. Jest ojczulek. Wy skurczybyki. Świry jedne. I know you are in pain. The Lord giveth and the Lord taketh. You're not the only one to be tested. Did you know that I had a wife? So beautiful, isn't she? We were pregnant with our first child. Za każdym świrem, moi drodzy, jest historia normalnego człowieka. Ale nagle coś się stanie, cyk, i się przedstawia w główce. They rushed him to a hospital and put me in a room with this little pink bundle stuffed with tubes. And they said that I had to be strong because my little girl was going to live. God was looking out for our daughter. And they left me alone in the room with her. I just stared at my daughter. So helpless, so innocent. When all she had in the world was me. A nobody from nowhere with nothing. And in that moment, I knew that God was testing me. He was laying out a path before me, and all I had to do was choose. So I put my hand my little girl's head. And I leaned in and I could smell. And we prayed together. Prayed for wisdom. Prayed for strength. And I knew. I heard God's plan for me. I took my fingers and I put them on that little plastic tube that was taped to her angelic face and I pinched it shut. And after a little while, her legs began to kick and kick. And then nothing. Stillness. Release. The Lord giveth and the Lord. Sacrifice. These are all part of his test. And we have to prove that we can serve God, no matter what he asks. You've done well. Moi drodzy, to jest psychol. To jest psychol. Już nie będziemy komentować. Sami przeczytaliście, usłyszeliście to, co on powiedział, to, co on zrobił kiedyś. Co jest z tym odtwarzaczem jego, cholera, już drugi raz? I co, znowu gdzieś w krzakach się obudzę? Eli mnie znajdzie. Zrobię. O nie, znowu to samo. Oła! O, teraz już będzie ostrzej. Chciałem to szybko zrobić, ale...
Ajajajajajaj, no było już bliziutko, tam już było dojście, wyjście, jeden skok tylko. To mnie ten z naprzeciwka zgarnął, ciul jeden. Czyżby jeszcze raz to się od nowa, czy co? Tak. Good. Call the herd. Nie mam już amunicji. Jaj, dostaję po dupce trochę. Yes, sacrifice the weak. I voilà, i ta sama ucieczka, tą samą drogą. Ej, tu dalej jest teraz. Sacrifice! Jazda, jazda! Oni mnie jakoś testują, czy co? Czas mi się skończył teraz, czy co? Dobra, chyba się udało. Ten ciur znowu mnie porwał. No zaraz, zaraz mu jakiś rajd zrobimy, zaraz na jakąś misję u niego tu. O, Jacob Seed. Przetrzebimy stado, zrobimy to, co należy zrobić. I no ja ci zaraz pokażę, co należy zrobić, ty ciuru. Już drugi raz mnie porwałeś. Tak, to my się bawić nie będziemy. Kto mnie tym razem znalazł? Mam nadzieję, że jakiś dobry człowiek. Bo to nie jest w porządku. Nie porywa się dwa razy gościa tego samego. Pełno krwi. Są trupy. I kto wie, gdzie ja jestem. Musimy być silni. Spoko, spoko, jeżeli to będzie główna misja do Jacoba, to jak najbardziej, bo ten ciul mnie tutaj zaraz za skórę trochę. Zobaczmy sobie na dziennik. Nie, tu misje fabularne, to mamy dwie na dwóch różnych strefach. Chyba co? Dobrze mi się wydaje. Tak, jedna jest tutaj, a druga jest false end. Tak, czyli my tego robić nie chcemy. Ukryj. Natomiast zrobimy sobie uzbrojony konwój. Nie. My lecimy sobie, moi drodzy. Moi drodzy. Wbijamy sobie do Ilaya. I na pewno Ilaj jakąś misję dla nas będzie miał. Dokładnie tutaj. Więc szybka podróż. Mamy jakoś Jacoba, no bo tutaj... Ale to jest kozak, powiem wam. No, nie pieprzy się gościu. No pierwszy raz mnie porwał, teraz drugi raz mnie porwał. Zobaczcie. Skórę na rękach ma trochę przepaloną.
lewy but zdecydowanie częściej używany od prawego, czyli komuś jest lewo nożny, ale za to prawo ręczny, bo w prawej ręce trzyma kosę. Były wojskowy prawdopodobnie, tak więc no, gościu się nie pieprzy w tańcu, że tak powiem. A my poprosimy wejście do naszego ziomeczka Ilaya. Aha, no, jeszcze się zabił, wskakując do bunkru. No, świetnie, 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 świetnie. Tak, tak, to ja. Got a job for you. You remember the Grand View Hotel? That shithole we pulled you out of? Need you to head back there. Jacob nabbed a whitetail by the name of Briggs, and he's using the same brain-melting nonsense he tried on you. All in the hopes that Briggs will give up the wolf's den. I don't think our boy can hold out as long as you did. And if he gives up our location, we're done. So we gotta move on this quick. Some folks here think the smart move would be just to off him. But if we start killing our own to save our asses, how's that make us any better than Jacob? Nah, I ain't going down that road. Here's what we're gonna do instead. Weedy's cooked up a little deprogramming package. Same thing we used on you. Need you to swap out the tape they got running in Briggs' room with the one I'm gonna give you. And then, well, then we'll see what happens. If everything goes smooth, our guy comes back to Earth. If it doesn't, well, we'll deal with that when the time comes. No dobra, uwolnienie. Dotrzyj do hotelu Grand View. Mamy ziomka z łukiem. Wychodzimy stąd. U, naboi mam mało. No dobra, po drodze gdzieś tam kupimy. Gdzie to jest, moi drodzy? Gdzie to jest? Tutaj. Czyli weźmiemy sobie szybko podróż do miejsca jaskini Bow. I stąd szybciutko sobie śmigniemy do tej miejscówki, do tego hotelu. Tam, gdzie mnie znalazł Eli za pierwszym razem, kiedy mnie Jacob porwał. Ten skurczyby, który widnieje właśnie przed waszymi oczami w tej chwili. Zapomnieliśmy już, czym jest siła. No to porwał jednego z naszych, żeby mu coś tam zrobić takie, co mi zrobił, ale my tego nie będziemy chcieli. A tu u tego, bo byłem za pierwszym razem, gdzie mnie porwał. Nie zrobiłeś? To jest jego jaskinia. Jego chata. Javira. Dobra, ty nas nie interesujesz, gościu. My potrzebujemy dostać się tam, na dół. Mam nadzieję, że to się uda zrobić bezproblemowo. Chociaż ja nie wiem, czy to był dobry pomysł tu się przetransportować. Niby się zbliżamy i to dość szybko. Ale tu żadnej drogi nie widzę, tu są góry, teraz schodzimy w dolinę. No ale nic, pobiegamy sobie trochę i musimy tu porządnie to zrobić, żeby bez strat żadnego, bez życia. No bo ten skurczybyk nam krzywdy narobił. Dwa razy porwał, a teraz tego chłopaczka, którego porwał, no to on tak długo nie wytrzyma jak my, bo nie ma tak dobrej psychiki, na to wychodzi, tak Ilaj stwierdził. Tak więc szybciutko musimy biec i gościa odbić. No już mamy to miejsce. Aż co to jest, cholera? O jest, to nasi. Jeszcze preperską miał mi pokazać, kurczę. Ale zrobiłem. Czekaj, pogadaj ze mną, proszę.
Powiedz, gdzie ta skrytka jest. Powiedziałeś, czy nie powiedziałeś? Ej, gościu, stój! Halo! Dobra, nie powiem im, nie powiem. A tu możemy spotkać jelenie. Nie, karibu, znaczy się karibu. No dobra. Co, jesteś już tutaj? No chodź, powiedz mi. Zniknął. Okej. Okay. Szkoda. We don't want Breeze getting hurt. I'm proud of myself for not being. Just a heads up, I don't have cameras in the building. Remember, once you're inside, swap the tape and let the deprogramming run its course. Gościu ma lornetkę. Przejdziemy teraz z lewej strony. Gdzie idziesz? Gdzie? Możesz tu za mną chodzić. Dobra, z lewej strony tutaj zaczniemy. Powiedz, czy ty go ściągniesz? Subcio. No, gościu jest bezbłędny. Psichęknie wykonuje rozkazy. To jeszcze tego sprzątnij. A on jest w ruchu, dasz sobie radę. Nie spieprz tego, bo nas wykryją. A, musisz sobie ruch zmienić, miejsce. Oj, nie udało ci się. Nie udało ci się, teraz już o nas wiedzą. I właśnie o to chodzi, jak nie masz czystego strzału, to po prostu nie strzela i tyle w temacie. No dobra, nie najgorzej. Jak zwykle, po cichu, ale na głośno. Więc teraz wbijamy śmiało. I poprosimy mapkę, poprosimy kasę, jasne, że tak. Sobie gościu tam rać. Tu wytrychem otworzymy. No niestety broń... Aha, to będzie taka karabin wyborowy to będzie. Apteczka i RPG. Czyli rozumiem, że jest gdzieś tutaj w tym hotelu i trzeba przetrząsnąć wszystkie pokoje? Szkoda, że tutaj po prostu nie pokazują, że jest w tym pokoju. 303. Dzień dobry. Amunicja, poproszę. Też ta broń zamiast tego byłaby też w porządku, ale niestety tłumika tu nie mamy. Dobra, będziemy wykorzystywać tego gościa póki co do strzelania. A tym będziemy mogli się pobawić tak troszeczkę inaczej.
Tam mamy łódeczkę. No i dobra, najwyższe piętro sprawdzone. Pokój 201. W strefie poszukiwań. No to byłby ten gościu, czy nie? Chyba nie. Szukaj tutaj naszego gziomka, a nie. O, tu kolejna nasza. Na dworze jest spokój. Mam maksa wszystkiego. Jeszcze nam tu dwa pokoje chyba zostają. Na tym piętrze w sumie jeden pokój. Nie, dobra, tu byliśmy i tam poszliśmy, czyli piętro niżej. Tylko, że tu za bardzo pokoi nie widać. Employees only. Tu przejścia nie mamy. Tu również nie. No tu jest to wejście, na którym byłem. Oj, 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 nie tak miało być, jak zwykle, za późno. No i co, byłem w całym pomieszczeniu, nie znalazłem tego ziomeczka. A tu jaką wyrzutnię mają skurczybyki. A może w tym pomieszczeniu będzie tu? Nie no, złaś, nie wygłupię się. Coś jakbym krzyki słyszał. Czy mi się wydawało? Moi drodzy, gdzie oni go przetrzymują, te cholery jedne? Tu wszystkie pokoje ogarnąłem. Tu mamy kuchnię. Ewentualnie jeszcze na dworze. Tu gdzie jest łódeczka, to ewentualnie tu mogliby go przetrzymać, czy nie? To jest doka, nie? No i tutaj łodzie, więc nie bardzo. Czy istnieje szansa, że oni go gdzieś tam przewieźli? W tamte miejsca. No, tu jest czysto. No nie trzeba jeszcze pokój po pokoju jeszcze raz przelecieć. Żeby była pewność, no bo co? Przeszukaj rebelianta, poszukaj rebelianta przetrzymywanego w hotelu. Poszukaj rebelianta. Klucz do pralni, dobra. I teraz już będziemy troszeczkę lepiej wiedzieć. Aby przejść przez bramę, należy poświęcić coś swojego rodzaju, bla 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 bla. Laundry, czyli prania. Employees only. Chociaż ten klucz mógł być tylko do tych drzwi, tam gdzie ta broń była tak naprawdę. Tu mamy kuchnię, więc nie. Tam mamy wyjście, tam mamy
Musimy informacja private. Nie wejdziemy. Tutaj było tylko te wejście. No i w tej chwili możemy pewnie otworzyć sobie tak. Czyli to jest... No nie, co jest? Oddawaj, nie chcę RPG-a. No i parter mamy zaliczony. Pierwsze piętro. Pokój 202. Mamy kobitkę, której nic tutaj nie możemy zrobić. Pokój środkowy, no to tu przejście jest. I pokój ten, w którym jest ten. Only you meet, sacrifice time. Piła. No, nieprzyjemności wielkie się tu działy. No bo tu pośrodku pokojów nie ma. A jest, są, dobra. Hey Brad, you need to be checking on those fucking pledges more often. Just found another one on the floor in room 23. And the smell of him, he'd been dead for days. Just be glad I was the one to notice, not Jacob. He'd be breathing through another hole in there. Smart enough. I was my first rabbit when I was five. And we've forgotten. And now the bill has come due. The collapse is upon us. And now the lives of the few outweigh the lives. Pokój 203 nie, no to wtedy tam mamy pokój 204 do sprawdzenia, którego jeszcze nie sprawdzaliśmy. No i piętro wyżej wtedy jeszcze. Kibelek nie. Dobra, idziemy na pięterko wyżej. Bo 202 cykaliśmy już i 201. Chyba, że takie pokoje trzeba tu porozwalać, co? Uciekaj! Nie, to nie o to chodzi. Trochę piszczy w uszach. Trudno. O tak. I'm seeing trucks headed your way. Jacob must have been waiting for us to hit him again. Kid, I'm seeing mortars and MGs outside. Nie, no gdzie ty wyskakujesz, ciulu jeden? Masz do broni stanąć. Ajajajajaj, dostałem strzała, ale mój ziomeczek też dostał strzała, więc misja nam się tutaj nie powiodła. O, już nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz. Tu za bardzo kozaczyć chciałem. Lepiej było może snajpą sobie posnajpić gdzieś tam w jakimś okienku. O, pewnie tak. W tym przypadku byłoby to lepsze. W końcu mamy taką półsnajperkę. No ale... patrzcie, szukałem tego pokoja, to takie proste było, no ale nie zajrzałem w każde miejsce. Dobra. Muza jest, on jadą. Spróbujmy jeszcze raz. O, spadaj, spadaj! Z baseballem gościu na mnie walił. No z baseballem, oszalał. Chyba
powiem wam, tutaj odrzucanie tych granatów byłoby dobre, bo oni tu zaczęli właśnie rzucać takie rzeczy. Surprise, motherfucker! Od strony jeziora. Dobra, całkiem, całkiem. O Jezu, Jezu, Jezu! Wstawaj szybko, ziomu, wstawaj! Plecy nam robią. Do kogo celujesz? A gdzieś się ukrył jakiś gościu. A to się nie spodziewał. Znowu od frontu. Proszę tego snajperka mi tu ściągnąć. No niedobrze, niedobrze. Jest Liza. Aj. Zaraz apteczki mi się skończą. No początkowo wydawało się, że to będzie prościusieńko, ale wyszło na to, że ich tu więcej jest. Skąd oni się biorą? Panie, panie! Zabezpieczeń w teren, no to jeszcze trzeba ich tu walić. Ktoś tu jeszcze jest. Strzały słychać co chwila. Choppers coming up hot. A gdzie jest ten czoperek? No, Jacob się nie spodziewał, że taki opór my tutaj damy na pewno. Helka jest na pewno po drugiej stronie. Ujujujuj.
mnie wziął z zaskoczenia z tyłu. Pięknie. No shotguny, moi drodzy, są najgorsze na blisko. Jeden porządny strzał i już praktycznie umieramy. Co jest? Gościu jest nieśmiertelny. Łap dynamit. Skąd to? No pięknie. Gościu sam wyskoczy. No, pokazaliśmy Jacobowi, że tutaj dwóch gości to robi robotę. Yeah, good job, my friend, good job. Hell of a job, Deb. You're a goddamn hero in my books. Things are looking real good for Briggs. Whitetails are on the way to pick him up. Pięknie, moi drodzy. Trochę tutaj stresu było, ale rozpieprzyliśmy tutaj. Nie, nie, Jacob nie może mieszać ludziom w głowach. Już dwa razy skurczysyn próbował. Na nic, pokazaliśmy mu, że nie, nie znamy te numery. Więc, moi drodzy, ja sobie spokojnie wrócę odpocząć i widzimy się w następnym odcinku. Hejo.